tym wideo porozmawiamy o znaczącym, ale niestety mało chwalebnym wydarzeniu dla Legii Warszawa. Nasza drużyna zmierzyła się z Lechem Poznań w 15. kolejce Ekstraklasy na wyjeździe, a wynik okazał się prawdziwą katastrofą. Mecz zakończył się bolesną porażką 5-2, mimo że do przerwy wynik był remisowy. W drugiej połowie drużyna trenera Nielsa Frederiksena zdominowała boisko, pokazując swoją przewagę w niemal każdym aspekcie gry. Strzelili 3 kolejne gole, kończąc mecz wyraźną wygraną i zdobywając 3 punkty, które umocniły ich pozycję w tabeli. Po meczu głos zabrał Inaki Astiz, który zastępował na ławce trenerskiej Goncalo Feio, odsuniętego za nadmiar żółtych kartek. W swojej analizie Astiz zauważył, że 5 straconych goli odzwierciedla niski poziom gry drużyny. Skomentował: 5 straconych bramek pokazuje, że nie graliśmy na poziomie, który wcześniej prezentowaliśmy. Popełniliśmy błędy, nie byliśmy na naszym poziomie. Dodatkowo brakowało nam skuteczności w wykańczaniu akcji. To, co czyni ten wynik jeszcze bardziej znaczącym, to fakt, że Legia nie straciła 5 goli w meczu ligowym od ponad 38 lat. Ostatni raz miało to miejsce 10 sierpnia 1986 roku, kiedy Legia przegrała z GKS Katowice, również wynikiem 5-2. A teraz chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Co sądzisz o tej porażce? Co Twoim zdaniem Legia powinna poprawić, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości? Zostaw komentarz poniżej. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, podobnie jak dla całej społeczności kibiców Legii. Do zobaczenia w następnym wideo.